Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym odcinku z Bedwarsów. Wiem, że dawno ich nie było, bo chciałem sobie trochę od nich odpocząć i znaleźć jakąś dobrą strategię w międzyczasie. Tutaj widzę, już się pierwsi budują biali. Dzisiaj gram z Glyphy YouTube. Ma swój własny kanał i fajnie, gdybyście wpadli. Jak znajdę jego kanał, to dam w opisie i w karcie. A tymczasem lecimy do obmurowywania łóżka. Jeśli moją strategią jest dobrze obmurowane łóżko. Przed chwilą graliśmy jedną rundę razem i mieliśmy słabo budowane łóżko i dlatego w pierwszych paru minutach już nas zabili. Ale to jest klucz po prostu dobrze obudowanego łóżka, żeby nie było z byle czego, ale z endstone'a, bo to już budzi pewnego rodzaju respekt innych graczy. No i jak najszybciej budujcie się na środek, to też pewna jakaś tam drobna rada ode mnie. No i co do mapek przygodowych, jak jesteśmy w temacie mapek przygodowych, to jeszcze od razu powiem wam, że nie stać mnie na to. To powiem wam, że mam kolejną mapę. Nie wiem, czy ta wypali, czy nie. Zobaczymy jutro. I bym zobaczył. Jeżeli by wypaliła, byłoby naprawdę czadersko. Jeżeli nie, to na emeryturę trzeba przejść. Bez YouTube'ową. Bo po prostu nie widzę rozwiązania jakiegoś w miarę sensownego. To byłaby już czwarta mapka, która by mi po prostu nie wypaliła. Więc mam nadzieję, że się uda. Bo mi zależy. No i ale miałem laga. To jest on, czy coś się tutaj... A on chyba. Dobra. Wcześniej grałem z Connorem, jak grałem w Bedwarsy. Więc jakbyście wpadli do niego na kanał, jeżeli też znajdę jego kanał, to będziecie mieli w karcie w rogu ekranu i w opisie. Ale nie obiecuję, że znajdę jego kanał, bo on ma malutki, mniejszy kanał nawet ode mnie. I weźmy drewno i endstone. To zrobimy coś takiego, o. I ładnie wygląda. Właśnie kluczem moim zdaniem jest dobrze obmurowane łóżko. I oczy dookoła głowy. Budują się do nas, dobra. Ej, budują się. Wiecie co, to nie ma sensu. Jakby nie mam po co go wołać, bo wiem, że jak go zawołam, to już może być too late. Jeżeli ma TNT, to po mnie. Po nas będzie już. Chyba spadł. Spadł. Ale lol. Ale farciarz, narciarz. Ale myślałem, że już po nas. Byłem święcie przekonany, że jest już po nas. Miał TNT, to mogło nas zabić. A to, że nie zabiło, to po prostu zwykły fart. O Boże. Jak... Ale buduje się znowu. God damn it. Daleko stąd, sio. Ma pewnie drugie TNT. Albo jeszcze trzecie i czwarte na wszelki wypadek. Jego... Ja czuję, że on teraz nie chybi, że już teraz będzie po nas. Nie. Boże, gdzie ty lecisz? A pewnie wleci twój kompan tutaj. A nie, ja bym zrobił inną strategię. No i wleci teraz moja łapska. Czy on jest mądry? Nie. Gdzie on po nas?
Czyby on tu był? O Boże. Nie, nie ma go tutaj. No nie ma, nie ma. O Boże, miałem już zawał, że już po nas. A to wiemy, którzy nas atakują, dobra. Przynajmniej. On tu jest. O lol. Dobra. Dobra, jak mamy teraz surki, to trzeba łóżko budować. Czymkolwiek, czym po prostu mamy, bo czuję, że tym atakiem biali nie skończyli jeszcze. Jakby swoje zemsty na nas. A czułem, że ktoś będzie się od boku budował. Ciekawe, czy tutaj będą się budowali. A pięknie nie żyją. Zostaliśmy my i Yellowsi z łóżkiem. Biali nie mają już łóżka. Więc tak naprawdę mamy dużą szansę to wygrać. Trzeba tylko... Nie, nie! Poszła mi stąd! Chybiłem! Shit! Oni tutaj są we dwóch! Kurde! I to już po nas. No, po nas. Boże, dobra. To on nam chyba weźmie jeszcze jedną grę, chyba że ja mogę. Dobra, on nam wziął. Mamy na razie 6 minut nagrania. Ja bym dał jeszcze tę rundę i to jako całe nagranie dał. A później jeszcze muszę przerzucić nagrania na drugi dysk, bo mam zapchany. Dlatego mi właśnie może mnie zacinać. Mam po prostu maksymalnie zapchany dysk systemowy. Dobra, mamy wystarczająco, żeby zacząć obudowywać. Ale wiecie co, mam strategię, żeby też się zacząć po prostu budować do kogoś wcześniej. Żeby nie tylko obudowywać łóżka, ale też budować się do kogoś, bo samo obudowywanie może nie ma sensu. Trzeba będzie ich wykluczać po kolei, jak najwcześniej. I z kim my mamy do czynienia? Czerwoni będą się do nas budowali. Warto wiedzieć. 23, 24, dobra. Ja bym obmurował jeszcze trochę to łóżko, chociaż żeby miało ono jakąkolwiek ochronę faktyczną i bym szarżował. Bo to nie ma sensu po prostu czekać nieskończenie jak długo. Weźmy to i to. I skończy nam się endstone. Jeżeli walną TNT, to nie przeżyjemy, więc trzeba po prostu trzymać kciuki, żeby nie mieli TNT. Zobaczymy, co się tutaj dzieje, tak a propos. Nie mają już łóżka. Warto wiedzieć. Zobaczymy, co mają tutaj. A całkiem dużo tych surków. Wiecie co? Zebrałbym te wełnę. Może się przydać jeszcze. A nikt się do nas nie buduje na razie. To trochę niepokojące. Czy wiecie co, jedyne co ja się nauczyłem na Bedwarfsach, to że jak ktoś się do was nie buduje, to że jest naprawdę źle. Czy może nie tyle źle, co dziwnie. To są, dobra. Ul. Weźmiemy sobie wełnę po prostu.
Żeby móc się dostać i stworzyć w miarę fajny most. Więc wiecie co, ja bym trochę zabezpieczył wyspę i też bym zaczął szarżować, bo to... Nie ma po prostu po co czekać, to bezsensowne jest czekanie tak naprawdę. Dobra i... Obudujemy to wełną, w sumie to nie jest najgorszy pomysł, i drewnem. Więc będziemy mieli... Tak, no, całkiem dobre łóżko. Nie powiem, że najlepsze, ale dość dobre, żeby móc wytrzymać dłużej niż dotychczas. Więc myślę, że uda nam się stać mnie chyba na Dream Defendera, no. Tak, będziemy mieli Dream Defendera, tylko trzeba go tak ukryć, żeby on był... O Boże! Nie bij! Boże! Czekajcie sekundę. Dobra, wiecie co, ja bym zakończył ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie, ale... Dużo się działo, naprawdę dużo dzisiaj się działo. Dzięki wam serdeczne za oglądanie. Dzięki wam za to, że byliście tutaj dzisiaj, za to, że w ogóle jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie w kolejnym tygodniu już, bo po prostu nie dam rady. Trzymajcie się i cześć.